Kamil, lepszego debiutu chyba nie mogłeś sobie wymarzyć w Miedzi Legnica. No tak, patrząc czysto po, można powiedzieć, statystykach i tego, co zapisane w protokole, na pewno tak, bo zawsze każda bramka cieszy, a dwie bramki w debiucie przed własną publicznością na pewno mogą podbudować. Ale co do gry, to jeszcze bym nie popadł w jakiś chóra optymizm, bo na pewno było sporo niedokładności również z mojej strony i na pewno mamy też wiele rzeczy jeszcze do poprawy. Mówisz o rzeczach do poprawy, z czego jesteście niezadowoleni po tym spotkaniu? No na pewno po przerwie wyszliśmy, myślę, że za mało zdecydowanie, trochę oddaliśmy pole Sandecji. Na pewno w naszych szeregach jeszcze brakuje takich automatyzmów z grania, bo no nie oszukujmy się, mamy nowy zespół, wiele nowych chłopaków, w tym ja, jesteśmy ze sobą 2-3 tygodnie. I no, ciężko jest w tak krótkim czasie jakby wszystko zautomatyzować i złapać tak, żeby to wszystko wyglądało perfekcyjnie, ale myślę, że każdy trening, każdy mecz będzie działał na naszą korzyść i z każdym meczem powinno być tylko lepiej. Ale zastrzyk pozytywnej energii jest i widać było w szatni po meczu, że dostaliście mocnego, pozytywnego kopa przed kolejnymi spotkaniami. No tak, inauguracja zawsze jest fajnie, jeżeli pierwszy mecz jest wygrany, bo to jest tak jak mówisz, jest to kop do przodu. Po tym no nie oszukujmy się, fatalnym meczu w pucharze szybko chcieliśmy to wymazać i przede wszystkim odpowiedzieć grą na boisku i mam nadzieję, że to się nam udało i tak jak mówisz, będzie to takim kopniakiem na następne mecze.